Właśnie przyszłam tutaj sobie do kuchni na dół i dzisiaj postanowiłam, że na śniadanko zrobię sobie, wydaje mi się, że coś takiego klasycznego, ponieważ tak naprawdę jogurt naturalny, do tego jakieś płatki i owoce. Ja też w ogóle byłam wczoraj na zakupach, jeżeli chodzi o właśnie takie spożywcze rzeczy i kupiłam sobie borówki między innymi, też kupiłam inne rzeczy, więc teraz możecie zobaczyć właśnie co kupiłam. Dobrze, moi drodzy, ja właśnie już wróciłam z tych moich takich zakupków do domu i kupiłam, tak jak możecie zauważyć, jednego pomidorka malinowego, tutaj jeszcze właśnie ogórek, kupiłam też dwa pudełeczka, w sumie takie, nie wiem, pudełeczka chyba, borówek, tak dawno ich nie jadłam, więc jak je zobaczyłam w sklepie, to po prostu nabrała mnie tak ochota, że aż kupiłam właśnie dwa pudełeczka i do tego jogurt naturalny, więc w ogóle taki mini food haul. Więc ja sobie teraz pójdę umyć borówki i jeszcze wezmę sobie płatki. O, dobra, widzę, że tutaj ktoś dołożył, więc weźmiemy sobie takie płatki, one są dobre. To jest tak naprawdę taka pszenica chyba prażona z medem, tak mi się wydaje. Teraz jeszcze wezmę sobie z lodówki jogurt naturalny i idę właśnie umyć borówki, tak jak wspominałam. Okej, moi drodzy, więc biorę mi borówki. W ogóle to opakowanie jest o tyle fajne, że one ma takie dziurki, więc od razu mamy takie sitko. Dobra, wydaje mi się, że już jest ok. Odłożę jeszcze tutaj, żeby trochę ta woda zleciała. Wezmę sobie już tylko rękę, ręczniczkę. Tutaj w ogóle jeszcze moja mama w międzyczasie wzięła sobie trochę jogurtu i biorę miseczkę. Wydaje mi się, że ta będzie chyba ok. I jeszcze muszę wziąć łyżeczkę teraz, żeby nałożyć to sobie. Wydaje mi się, że wezmę od razu sobie tą małą, żeby wiecie, nie wyrudzić jakoś za wiele. I zabiorę się za nałożenie mojego jogurtu. Dobra, zobaczmy. Wezmę sobie go trochę. Wydaje mi się, że jest ok, też żebym dała radę dosypać właśnie tutaj te moje płatki. Więc biorę. Trochę będzie śmiesznie, bo będę to robiła tą małą łyżeczką, aczkolwiek tak jak wspominałam, nie chcę brudzić już tam łyżek. A nawet dobrze idzie, nawet żeby nie zapeszyć, nie rozsypałam jeszcze. Dobra, wystarczy. I teraz jeszcze sobie wezmę, dołożę trochę boróweczek tutaj. Potem oczywiście sobie będę jeszcze w trakcie jedzenia, wiecie, dokładała. Aj, dobra. Kocham takie śniadanka. Są to takie najprostsze do zrobienia śniadania, ale to są one mega, mega smaczne. W ogóle te borówki są takie fajne, duże i ładne.
Okej, moi drodzy, ja właśnie już skończyłam się moje śniadanko i teraz się idę ubrać. Ja się udaję już tutaj do garderoby po jakieś ubranka. Tam tak się prezentuje moja stylizacja, takie getry z leginsy w sumie ze Stradivariusa, do tego bluza taka beżowa, taka zwyczajna z Zary i do tego moja torebka Multi. Dobra, moi drodzy, muszę jeszcze wziąć kurtkę, tylko właśnie jest problem, bo nie wiem, czy mam to w tej szafie. Czy mam to w garderobie, ale nie, dobra, trafiłam, mam to w tej szafie. Zgarniam sobie jeszcze kurtkę, bo jest trochę chłodno. Moi drodzy, więc tak się prezentuje moja stylizacja, czyli tak naprawdę butki balcak i do tego te różowe getry, które Wam pokazywałam. Właśnie wzięłam sobie jeszcze tą kurtkę i moją ostatnią ulubioną, ukochaną torebkę. No i teraz idziemy. Moi drodzy, ja już właśnie wróciłam do domu, załatwiliśmy jedną sprawę i teraz wydaje mi się, że pójdę sobie trochę na ogród, bo jest fajna nawet pogoda, w sensie świeci słoneczko, nie wiem czy to widać. No i sobie posiedzę trochę, zjem jeszcze borówki, bo mam taką ochotę.